Pobudka! Dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie na porannym rozruchu. Mamy poniedziałek, wybiła 9, a więc zaczynamy. Ja i małpa Kiki. Posadzimy ją tutaj. Witam wszystkich serdecznie. Jesteście ze mną? Iki. Ok, odpalana transmisja. I zaczynamy dzisiaj rozruch poranny z ćwiczeniami równoważnymi. Będzie dzisiaj dużo równowagi. Pokażę Wam fajne sposoby, jak rozłożyć taką taśmę w domu i na niej ćwiczyć. Więc kolejne nowe rzeczy dzisiaj poznamy. Na razie witam wszystkich jeszcze raz. Dawno żeśmy się nie widzieli, ostatni raz w czwartek. Więc zaczynamy kolejny tydzień. Od aktywności z rana, poranny rozruch dzisiaj już po raz 12. Leci, leci. Iza gotowa do ćwiczeń. Iza chyba jest nie zawsze pierwsza, która jest gotowa do ćwiczeń. Pozdrowienia dla Izabeli. Super, bardzo się cieszę, że wstajecie z rana. 9 to dla niektórych jeszcze bardzo wcześnie, ale tak trzeba. Od samego rana zacząć i wtedy będzie lepszy dzień. Dzisiaj jest super słonko, poza tym będziemy mogli za chwilę wyjść na zewnątrz. Ja mam w planie dzisiaj też wycieczkę do lasu. Tak, idziemy do lasu. Ok, słuchajcie, a więc tak, na początku zrobimy parę minut rozgrzewki, a później pokażę Wam, jak rozłożyć taką taśmę. Będzie ona potrzebna dzisiaj do tych ćwiczeń, tak jak napisałem wczoraj w wiadomości. Będzie nam potrzebna ta taśma, za chwilę ją tak rozłożymy, żeby była ona przyklejona na podłodze. Ok, jest nas coraz więcej. Witam wszystkich, którzy przybyli. Kubuś, cześć Kuba. Cześć Kuba, witam Kubę, witam mamę. I lecimy. Super, tydzień nam się zapowiada, słoneczny. Także będziemy go zaczynać z rana na rozruchu, a później będziemy robić różne fajne rzeczy na zewnątrz. Mam w planie nagranie takiego filmiku w plenerze, czyli ćwiczenia na zewnątrz. Też można. Cześć Leon. Leon, pozdrawiam. Gotowy do ćwiczeń? No to dobrze, to zaczynamy. Nie ma na co czekać. Przygotujcie sobie jak zwykle wodę. Będzie nam potrzebna. Kiedy będziemy robić chwilkę przerwy. I zaczniemy sobie od takich ćwiczeń rozgrzewkowych. Na razie małpka Kiki wędruje tutaj. Ok. Stajemy. Słuchajcie. A więc tak. Ja Wam będę pokazywał ćwiczenia. I w trakcie ćwiczeń będę mówił stop. I wtedy zatrzymujemy się i staramy się nie ruszać i wytrzymać, trzymając równowagę w takim ćwiczeniu. A więc zaczynamy od maszerowania. Marsz w miejscu. Ćwiczymy. Hop. Podnosimy wysoko nogi. Robimy wdech. Robimy wydech. I uwaga. 3, 2, 1. Stop. O, właśnie. Ok, jeszcze raz. Stop. I hop. I zaczynamy znowu maszerować. Coraz szybciej. Coraz szybciej. Uwaga, stop. Wytrzymujemy. Starajcie się robić stop, kiedy jesteście na jednej nodze. I zaczynamy z powrotem. Przechodzimy do truchciku. Uwaga, stop. Wszystkie dzieci się zatrzymują. Hop. Nie ruszamy się. Nawet nie można mrugać oczami. Hop. Ale cały czas oddychajcie. Uwaga, stop. Zatrzymujemy się. Super. Ok, bardzo dobrze.
Drugie ćwiczenie rozgrzewkowe, czyli pajacyki. Robimy pajacyki i czekamy na komendę stop. Ja wam będę powiedział, będę mówił kiedy. Uwaga, gotowi? Zaczynamy. Hop! Uwaga, stop! Zatrzymujemy się. Świetnie. Hop! Ręce w górę, ręce w dół. Uwaga, 3, 2, 1, stop! Zatrzymujemy się nieruchomo i lecimy dalej. Coraz szybsze ruchy. Ręce w dół, ręce w górę. Nogi do siebie i na zewnątrz. Uwaga, stop! Super! Ok, bardzo ładnie. Następne ćwiczenie. Przysiady. A więc przygotowujemy się do przysiadu. Ręce w przód. Uwaga, hop! Cały czas robimy przysiad. Niski przysiad i wstajemy. Nisko, wysoko. Uwaga. 3, 2, 1, stop. Zatrzymujemy się. Trzymamy mocno. Jeszcze. Ok, lecimy dalej. Przysiad, góra. Przysiad, góra. Przysiad. 3, 2, 1, stop. Zatrzymaj się. Oddychamy, tak, nogi mocno, mocno, mocno trzymamy, uwaga, i do góry. Jeszcze zrobimy parę przysiadów. Góra, dół. I góra, i dół. 3, 2, 1, stop. Zatrzymujemy się, trzymajcie, jeszcze. Robimy takie krzesełko. 3, 2, 1, o! Wstajemy, super. Rozluźniamy nogi. Brawo, przechodzimy do następnego ćwiczenia. Będzie to bieg bokserski. A więc nóżki biegną, ręce uderzają w powietrze. Uwaga, zaczynamy. Ruszamy rączkami, ruszamy nogami. Uwaga, 3, 2, 1, stop. Zatrzymaj się, staraj się stać na jednej nodze. Ręce w przód, uwaga, go, lecimy dalej. Dzisiaj dużo równowagi. Szybciej, szybciej, hop. Zatrzymaj się. Stop. Dalej, hop. Super, oddychamy. Jeszcze. 3, 2, 1, stop. Stoję. I hop. Coraz szybciej. Jeszcze 3, 2, 1, stop! Ok, super, bardzo dobrze. Rozluźniamy nóżki, rozluźniamy rączki. Jesteśmy na jednej nodze. Teraz będziemy podskakiwać na jednej nodze, a ręce będą krążyć do tyłu. Spróbujemy. Najpierw stoimy, bez podskoku. Stoimy, krążenia. Szeroko do przodu rączki i do tyłu. Uwaga, dokładamy do tego podskoki. Podskakuję i krążymy rączkami. Coraz szybciej. Super. Stop. Zmiana nogi. Stajemy na drugiej nodze. Ręce teraz będą zaczynać krążyć od tyłu do przodu. Ok? Próbujemy najpierw na stojąco, bez podskoków. Krążymy i uwaga, dodajemy podskoki na jednej nodze. Hop! Podskakuj. Jeszcze. Teraz szybciej. 3, 2, 1 i stop. Super. Rozluźniamy nogi. Teraz będziemy podskakiwać na jednej nodze, ale będziemy kręcić się dookoła. Uwaga, żeby się nie zakręciło w głowie. Noga w górę. Druga noga postawna, ręce utrzymują równowagę, pomagają utrzymywać równowagę i lecimy. Dookoła, na jednej nodze. Super, uwaga, hop, zmiana nogi, druga noga w górę i tak samo, podskok, w drugą stronę, odkręcamy się. No, starajcie się nie dotykać drugą nogą podłogi. I stop, świetnie. Ok, bardzo dobrze. Nabieramy powietrze głęboko.
Wdech. I wydech. Świetnie. Jeszcze dwa ćwiczenia na rozgrzew. Jedno z nich. Zaczynamy od stania na jednej nodze i przeskoku na nogę drugą. Popatrzcie. Wygląda to w ten sposób. Z jednej nogi, hop, przeskakuję do boku i ustawiam się na drugiej nodze. Hop. Tak, widzicie, nie jest to wcale proste. Trzeba bez zachwiania i bez podpierania nogi o podłogę utrzymać się w takiej pozycji. Próbujemy. Jeśli Wam wychodzi już dobrze, to wtedy próbujemy robić ten skok jeszcze dalej. Hop. I stajemy. Tak, wyprostuj się i hop. Trzymaj, 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 trzymaj. I hop. Na drugą stronę. Świetnie. Znowu skok. Zatrzymanie. Świetnie. Wszystkie te ćwiczenia pomogą nam utrzymać równowagę w tej części taśmą. Jeszcze tylko dwa dodatkowe. Uwaga. Stajemy w takiej pozycji. Kucamy. Kucamy. Ręce trzymamy w ten sposób. Zaciskamy pięść. Bierzemy drugą rękę. I będziemy balansować z jednej nogi, popatrzcie, na drugą. Hop. Balans, jedna noga. Też staramy się to robić w ten sposób, żeby nie stracić równowagi i nie upaść. Ani nie podpierać się rękami. Ok? Jeszcze raz. Ręce. Hop. I back. Na jedną nogę. Widzicie? Hop. I na drugą nogę. Robimy to powoli i dokładnie. Wszystkie ćwiczenia równoważne muszą być skoncentrowane. Musimy się skoncentrować, żeby nie upaść. Raz jedna noga. Balans. Na drugą. Jeszcze raz. Jedna noga. Hop. I balansik na drugą. Świetnie Wam poszło. Dobrze. Stajemy do góry. I zrobimy jeszcze ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe, które będzie w podporze przodem. A więc zaczynamy w ten sposób, tak jakbyśmy chcieli robić pompki. I teraz uwaga. Jedna ręka, unosimy ją w górę przed siebie. Ale to nie wszystko, bo z drugiej strony noga też musi być uniesiona w górę. A więc jeśli podnoszę prawą rękę, podnoszę lewą nogę i próbuję utrzymać się w takiej pozycji. Widzicie? Stop. Druga ręka. I powoli druga noga. I utrzymujemy. Cały czas równowaga. Aha. Jeszcze, jeszcze. Wow. Stop. Świetnie. Ok. Zmiana. Hop. Noga w górę. Ręka w górę. I trzymamy. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Opuść. Druga ręka. I noga w górę. Wytrzymaj. Wytrzymaj. 3, 2, 1. I stop. Super, rozgrzewka. Idę poręcznik i już do Was wracam. Ok. Jak tam, jak tam? Widzę, że są nowe osoby. Zuzia. Pozdrawiam, Zuzię. To była rozgrzewka, która przygotowała nas do części taśmy. Co robimy z tą taśmą? Może macie już ją przygotowaną na podłodze. Ja ją szybko rozkleję. Musimy to zrobić w bardzo prosty sposób. Hop, znajdujemy sobie trochę miejsca. I rozkładamy taką taśmę. Mniej więcej, żeby była prosto. Hyc. Dajemy ją tu. Tu mi się lekko skręciła. Super. I to wszystko. Taśma gotowa. Damy troszeczkę kamerkę niżej, żeby było lepiej widać. I teraz słuchajcie. Wszystkie zadania staramy się wykonywać na tej taśmie, na linie. Można sobie wyobrazić, że jest to lina na przykład pomiędzy dwoma drzewami rozciągnięta. Będziemy po tej linie przechodzić. Ok? Na początek proste zadanie. Stajemy sobie na początku. Hop. Jedna noga. I idziemy sobie po linie
stawiając stopy na tej linii. I jak dochodzicie do początku, to później wracamy tyłem. A co? Będziemy w ten sposób ćwiczyć. Raz do przodu, raz do tyłu. Patrzymy pod nogi. O-o! Nie jest to łatwe. A jeszcze trudniej byłoby, gdyby ta lina była podwyższona, wiadomo. Na razie będzie nam służyła taka taśma. I idziemy znowu do przodu. Stawiamy całe stopy na linię do przodu. A później idziemy do tyłu. Do tyłu już jest dużo trudniej. Patrzymy cały czas pod nogi. Pamiętajcie o rękach. Ręce pomagają w utrzymywaniu równowagi, jeśli są rozłożone w ten sposób. Super. Drugie zadanie. Idziemy na palcach. Czyli teraz musimy wspiąć się na palce wysoko i przechodzić, kładąc stopy na taśmę. Do przodu. Super. I teraz trudniej. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Idziemy, 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 idziemy. Super. Do samego początku. Bardzo łatwo. Próbujemy jeszcze raz? Proszę bardzo. Jak za pierwszym razem poszło Wam dobrze, to możemy trochę przyspieszyć. Do przodu. I do tyłu. Pamiętajcie, żeby cały czas pięty były oderwane od podłogi. Idziemy na palcach. Ok. Jak na palcach, to możemy też poruszać się na piętach, prawda? No to proszę, teraz będzie już trochę inaczej. Zobaczycie. O-o. Na piętach. Na piętach. Hop. Paluszki tym razem w górę. I do tyłu. I do tyłu. O, do tyłu to już będzie trudna sprawa. Hop. Hop, 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 palce w górze, świetnie, ok, próbujemy jeszcze raz, to chyba jest najtrudniejsze zadanie do tej pory. Koncentrujcie się, patrzcie cały czas syciaczki na tą linę, utrzymujemy równowagę, idziemy do przodu, hop, idziemy do tyłu. Jeszcze, 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 jeszcze. Super, dobra. Jak tam? Udało się? No to dobrze. To zaczynamy kolejne zadanie. Idziemy po linię, stawiamy już całe stopy. Robimy trzy kroki, a następnie pochylamy się do przodu i staramy się dotknąć naszą linię. Hop. Stajemy do góry. Robimy drugi krok. Hop. Pochylamy się, dotykamy liny i wracamy z powrotem. Zostawiamy stopę, hop, dotykamy liny i wracamy z powrotem. I jeszcze raz, noga, pamiętajcie, druga noga w tył, skłon, świetnie, ok. Dobra, do tyłu już nie będziemy tego zadania robić, wracamy z powrotem, super. I uwaga, jeszcze raz, to samo. Hop, skłon, powrót, druga noga, skłon, hop, powrót, zostawiam stopę, idziemy w dół, 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 dotykamy liny i wracamy z powrotem, hop, super, dotykamy liny, wracamy z powrotem, jeszcze raz, ciach, ciach, bardzo ładnie, super, uwaga. Wracamy teraz z powrotem. Kolejne zadanie. Jesteście gotowi? Teraz ręce będziemy trzymać w ten sposób. Tutaj za głową. Trzymamy dłonie. Idziemy po linie. I uwaga. Podnosimy nogę i staramy się kolanem dotknąć łokcia. W ten sposób. Hop. Dostawiamy stopę. I próbuję drugim łokciem w ten sam sposób do kolanka. Stawiam stopę, hop, łokieć, kolano. Stawiam stopę, hop, łokieć, kolano, hop. Świetnie. Jeśli Wam się udało do samego końca, wracamy z powrotem, powtarzamy. Uwaga, ręce za głowę, łokieć do kolana. Hop, stawiam stopę, łokieć do kolana. Hop,
stawiam stopę, łokieć do kolana. Dobra, jestem, hop, łokieć, kolano i jeszcze raz, hop, łokieć i kolano. Bardzo dobrze. Teraz uwaga, wracamy z powrotem, jesteście? Poruszamy się teraz na czworaka, ale cały czas chodzimy po linii. Staramy się tak przejść od początku do końca, żeby nie dotykać podłogi poza naszą taśmą. Okay? Czyli popatrzcie, wygląda to w ten sposób. Idziemy jak taki kot po linii. Hop, dłonie i nogi cały czas kładziemy na naszej taśmie. Tak, i przechodzimy w ten sposób. Pyc. Super, wracamy z powrotem. Próbujemy jeszcze raz. Pamiętajcie, bez wywrotki. Staramy się utrzymać balansik, równowagę cały czas. Dostawiam rękę, dostawiam nogę. Dostawiam rękę, dostawiam nogę. Dostawiam rękę i nogę. I idę tak do samego końca. Hop, hop, hop. Może spróbujemy tyłem, co? No to dobra. Uwaga. Raz, dwa. Teraz noga musi być pierwsza. Dołącza. Hop. Dołącza. Cały czas patrzymy pod spód. Hop. Dołączam. Noga. I noga. I noga. Uła. Super. Ok. Dobra. Zapraszam Was do góry. Dajemy teraz górę. I obracamy się bokiem. Tym razem nie będziemy skakać, nie będziemy chodzić, tylko przeskakiwać. Zadanie polega na tym. Ustawiamy się w ten sposób, wyskakujemy z obrotem na drugą stronę. Hop! Cały czas jesteśmy na linii. Uwaga. Hop! Obrót i skok. Gotowi? Hop! Obrót, skok. Hop! Obrót, skok. I obracamy się w drugą stronę. Wracamy z powrotem w ten sam sposób. Raz. Skok, obrót w powietrzu. Hop. Obrót w powietrzu. Hop. Obrót w powietrzu. I hop. Obrót. Świetnie. Spróbujemy zrobić teraz to samo, ale już trochę szybciej. Skok za skokiem, dobra? Gotowi? Hop. 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 I wracamy z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. I jesteśmy znowu na początku. Brawo. To samo, jeśli chodzi o skoki, zrobimy na jednej nodze. Uwaga, stajemy na linię. Jedna noga w górę. I również zrobimy obrót. Wyskok z obrotem w powietrzu. Uwaga. Hop. Cały czas jedna noga. O, podtrzymałem się, przyznaję się. Skok, obrót. Skok, obrót. Skok, obrót. Skok, obrót. Super, i wracamy. Cały czas na tej samej nodze. Hop. I hop. I hop. I hop. I jeszcze jeden hop. Świetnie. Teraz zmiana nogi. Druga nóżka. Nóżka w górę. Gotowi. Ciach. Raz. I dwa. I raz. No tutaj trzeba się mocno skoncentrować. Hop. Obrót. Coraz trudniej. Wracamy z powrotem. Ciach. Hop. Ciach. I ciach. Bada z liny. Jestem z powrotem. Okej. Świetnie. Dobra. Jak Wam poszło? Fajnie, fajnie. Można w ten sposób na linie wymyślać sobie różne ćwiczenia, więc jak już skończymy dzisiejsze zajęcia, możecie sobie to zostawić i ćwiczyć sami, wymyślać nowe ćwiczenia. Można te ćwiczenia później mi pokazywać, robić zdjęcia albo filmiki wrzucać. Chętnie się też od czegoś od Was nauczę. Dobra, teraz uwaga. Kolejne ćwiczenia równoważne będą w miejscu, a więc tak. Pierwsze ćwiczenie. Możemy to skorzystać z naszej taśmy. Staję na jednej nodze i robię taki samolocik.
ręce w bok, noga w tył, pochylam się do przodu i próbuję ustać jak najdłużej potrafię. Pochylamy się jeszcze w przód, jeszcze w przód, noga w tył, ręce w bok, super, i tak dostań. Ok, jeszcze w dół i w górę zrobimy zmianę nogi. Pamiętajcie o oddychaniu. Cały czas oddychamy. Wdech, wydech, ręce w bok, nogi w tył. Dostajemy jeszcze. Pochylamy się do przodu. 3, 2 i 1. Super. Kolejne zadanie. Również stajemy na jednej nodze. Tym razem druga noga. O, jeszcze raz. Trzymamy ją przy kolanie i wytrzymujemy w takiej pozycji. Spróbujcie. Noga w bok, kolanko tu. Stopa się opiera na nodze podstawnej. I stoimy. Stoimy. Świetnie. Spróbujmy teraz to samo zrobić z drugą nogą. Można sobie pomóc trochę. Hop. Do kolanka, ręce w bok i ćwiczymy równowagę, ale ta równowaga dzisiaj będzie wyćwiczona. Super, trzymamy, jeszcze, ok, uwaga. I na koniec zadanie specjalne. Uwaga, podpieramy się na rękach i próbujemy tak ustawić nasze ciało, żeby podpierało się one na łokciach w ten sposób i z takiej pozycji muszę podnieść nogi. Uwaga. Hop. Jeszcze. O właśnie. I tak stoimy. Tak stoimy jak najdłużej. Uwaga na nos. Można sobie podłożyć poduszkę. Trzymaj. Komu się uda. I to jest zadanie na wyćwiczenie, na dalszy ciąg naszego dnia. Jeśli za pierwszym razem się komuś nie udało, spokojnie, trzeba do tego podejść wolno i za którymś razem na pewno się uda. Komu się już udało? Natalka, Michał, pozdrawiam. Trochę dzieciaków do nas dołączyło, super. Dobra. No to słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć. To były moje propozycje do takich ćwiczeń równoważnych. Też można je robić jako rozruch albo w trakcie dnia, jak się nudzicie, drogie dzieciaczki, poćwiczyć sobie na takiej linie, trochę się na niej poruszać, powygłupiać. Z korzyścią dla zdrowia. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, klikajcie, lajki. Oczywiście można udostępniać, żeby pokazywać innym znajomym propozycje takiego rozruchu porannego. Ja się będę przygotowywał do kolejnych w tym tygodniu. Myślę, że następny zrobimy w środę. Jeśli chodzi o wszystkie filmiki, można kliknąć na YouTubie, na kanał Junior Sport. Tam one są wszystkie wrzucone, więc jeśli będziecie chcieli sobie coś dodatkowo przypomnieć, no to one są tam do odtworzenia. To co? To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za wspólne ćwiczenia. Było fajnie się poruszać z rana. Życzę Wam miłego dnia i tygodnia i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło.